Siada babcia do autobusu i pyta kierowcy. Czy ten autobus jedzie do Poronina? Tak, proszę pani. Ale czy na pewno do Poronina? Tak, na pewno. Ale jest pan pewien, że jedzie do Poronina? Nie, do Nowego Jorku. Ale przez Poronin? Moja żonka się rozbestwiła. Już nie chce mi się z nią przebywać. Mam już jej dosyć. A co się stało? Wiesz, ona jest jak mój mały palec u nogi. Taki mały i delikatny? Nie, po prostu chce być pukana na każdym meblu. Mam sąsiada, który ma 90 lat i Alzheimera. Zawsze rano pyta, czy nie widziałem jego żony. Aż mi go żal, kiedy po raz enty odpowiadam, że jego żona umarła 20 lat temu. Mógłbym udać, że nie usłyszałem pytania, ale widok jego szerokiego uśmiechu za każdym razem, kiedy słyszy odpowiedź, jest tego wart. Jasiu wrócił ze szkoły i mówi do mamy. A my dzisiaj na biologii mieliśmy o krowach. No ładnie, Jasiu. Ale mamo, jakby tak naszą rodzinę porównać do krów, to ja jestem cielaczkiem, tak? No tak. A ty jesteś krową? No w zasadzie tak. A tatuś to byk? Nie, synuś, tatuś to wół. Byk mieszka piętro wyżej. Żona pyta męża. Kochanie, a jakbym była niewidoma, to kochałbyś mnie? Tak, odpowiada mąż. Po chwili przerwy. A jakbym była kulawa, to kochałbyś mnie? Oczywiście, że tak. A jakbym była niema, to kochałbyś mnie? Wtedy to bym oszalał z miłości. Babka budzi się po operacji plastycznej warg sromowych. Otwiera oczy i widzi dwa piękne bukiety kwiatów. Pyta pielęgniarki, skąd te bukiety? Jeden od pani męża jest szczęśliwy. A drugi bukiet skąd? Od rodziców Patryczka z pediatrii w podziękowaniu za nowe łóżka.